Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony LBK i znajdujemy się ponownie w Paladnicach. Jak widać, kamienna twierdza. Aktualnie na czacie nic się nie dzieje po prostu. Więc pewnie zapanuje Eevee. Prawdopodobnie, jeżeli nikt nie płacze. Chyba tak. A on to Eevee niech leci. Tak. Nikt nie słyszał, więc niech będzie. Tak, ogólnie znowu jestem banującym. Tak wyszło. Nie moja wina. Wypadek. Ojejku, tylko co by tutaj wybrać? Boję się, że nie weźmiemy dwóch tanków, chociaż nigdy nie wiadomo, prawda? Dobra, spróbuję tym Rukusem w końcu wbiję te pieprzone punkty. Mam nadzieję, że wezmę drugiego tanka i support jakiegoś. Willow nawet nie chciałem brać, bo pod Willow chyba nie mam pod Willow już zrobioną talię, aczkolwiek nie chciałem brać, bo nie umiem nią grać do końca jeszcze. Chciałbym się ją poduczyć grać, jak będę, nie wiem, grał z widzami czy coś. O, widzę, że Genos i jest Willow. Willow. Staram się jakoś ten akcent załapać, ale zawsze mi wychodzi Willow. Ostatecznie. A ta nie ma W na samym końcu, więc najmocniej przepraszam. Wracając, mamy Genosa, mamy też Willow. Willow. Właśnie o tym mówiłem. Tak więc może być fajnie, szczególnie, że Genos jest naprawdę... Aktualnie jest niezbalansowany, bo jest świeżo po update'cie. Dwa dni może minęły. I po prostu jest mega mocny. Chciałbym zobaczyć, jakie oni biorą wsparcie. Grovera, mądrze. Bardzo mądrze nawet. A wybrali jakiegoś... Tak, wybrali Fernando, okej. Okay. Trochę dupa, by się przydał jeszcze jeden support do mnie. Jest Inara. Okej, okay, będzie ciekawie, bo nie spodziewałbym się, że ktoś gra Inarą aż tyle. Widzę 15 poziom u naszego przyjaciela, nie mamy też skrzydłowego z drugiej strony. Mamy dwa razy obrażenia. No cóż, zobaczymy. Może Wiktor będzie latał jak skrzydłowy trochę. U nich jest skrzydłem Lex, więc nieźle. Beric Fernando, też fajnie, zobaczymy jaką będzie miał talię Beric. To jest ważne. Ja widzę, że zaczęli jak my, że mamy głównego, czyli w tym wypadku Inarę, oraz supportującego, czyli właśnie mnie. U nich jest tak samo z Fernando, który jest głównym, i Berykiem, który jest supportującym tankiem. Ja tak dzielę tanków, wiem, że to może trochę dziwne, ale są postacie tanków, które są po prostu dobre jako tank, a są postacie, które są dobre jako tank, ale taki wycofany troszeczkę bardziej. Ja już o tym mówiłem, to jest moja opinia oczywiście, tylko i wyłącznie. Natomiast wiem, że naprawdę to działa. Chwilowo jeszcze poczekamy na naszych dwóch współtowarzyszy. No jako jedyny mam tutaj Golda u nas. A mam nadzieję, że jakoś to pójdzie. Oczywiście moja talia. Wspaniała i tak. O, samotny wilk. Ciekawie, ja jeszcze chyba żadnego takiego tytułu nie mam. Chociaż nie wiem, nieważne. Mniejsza o to. Ewidentnie muszę brać bezpośrednio, czyli przystań, tak? No tak, bo nie ma co brać odporności. Przynajmniej tak uważam. W kontekście tego, że jednak będę się chronił tutaj przede wszystkim przed nimi. I oczywiście bardzo szybko będę musiał iść też dopalać morale w ulcie. Właśnie tak samo jak Genos zrobił. Właśnie, przepraszam najmocniej, jeżeli będę mówił Genos, bo czasem mi się zdarza. Genos. Mówię to wymiennie, gdyż... Spoczyny też brzmi całkiem nieźle. Let the battle begin. Właśnie miałem sprawdzić tą talię Berika, zaraz ją zobaczę. Rzeczywiście jest talią na wieżyczkę, tak jak moja. Ulubiona oczywiście, cholera. Szybki reload. A, cholera, skąd się tu wziął Lex w ogóle? A już... Nie, tak, cały czas był za mną, lol. Nie wiedziałem, że żeśmy go tam wpuścili. Dobra, szybko obejrzę talię tylko. Beric. Taka sobie szczerze ta talia. Mimo wszystko, położę barykadę w niej. Z tym wziął chyba troszkę inny
Tak, wziął pod barykadę legendary card. Overtime. Dupa, nic nie mogę zrobić za bardzo. Znaczy, wiem, trochę się też za bardzo może z tyłu trzymałem, ale teraz na przykład jak wszedłem, to co prawda pożyłem dłuższą chwilę, ale nic mi to ogółem nie dało. To niedobrze. Niszczyciela przede wszystkim muszę sobie kupić ewidentnie. Tego Grovera chcę zabić tam. Który lata. Ja jestem Fernando na plecach. Szybko. Spadam. Cholera, tyle z ucieczki mojej. Chciałem im uciec w miarę, ale no niewiele się nie zdało ostatecznie. Nie wiem, wszystko jest, tylko dopalacz czy niszczyciel od razu. 370. Nie będzie niszczyciel. Strike now, friend. An enemy is unstoppable. Jasny gwint. Ja umieram, nic nie zabiłem, jeszcze nie asystowałem co więcej. Więc no nie jest dobrze, powiem szczerze. Czy Victor zużył swojego ulta, czy mi się wydawało, bo trzyma tą lornetkę. Znaczy teoretycznie ma 62%, więc pewnie nie zaliczył mu to jako zużycia, prawda? Właśnie tak się nie zużywa ulta. To jest bardzo dobry przykład. A szczerze mówiąc, ten Beric aż tak dużo nie robi z drugiej strony. Znaczy jedynie tarcza jego rzeczywiście ma tutaj sens, aczkolwiek nie zrobił się tak rzeczywiście pod ofensywę. Rzeczywiście takim defensywnym, ale przede wszystkim działa na tym, że stawia tą tarczę. W sumie tyle. Tak, to jest wszystko. Niestety moje statystyki nie potwierdzają tego, że myślałem, że będzie lepiej. Widzicie, że się zbugowało. Jak będzie się zbugował Lishing tam u góry. No powiem szczerze, że jest ciężko. Wątpię, żeby mi to wygrali, bo oberwaliśmy mniej niż 8 minut podwójnie, powiedzmy sobie szczerze, bo dwa punkty aż nam zdjęli. Autoryzacja, zwinne dłonie. Oła. A mi to tutaj raz zrobiła damage. Oła. Tutaj widzę w ogóle tego Genosa co chwilę, ale on... Nie wiem, czy on leczy, czy on lata po mapie, czy coś, bo... Nie chcę rzucać znowu fałszywych oskarżeń, jak już tak było raz, wiecie. Kojarzycie zresztą ten odcinek. Ale... Nie widzę go po prostu tutaj w grze. On gdzieś się trzyma z boku. Nie wydaje mi się, żeby jakoś leczył. Nie, dobra, teraz tylko mnie uleczył. Okej, okay, tyle dobrze. Fernando przynajmniej zabity. Jest coś tam bliżej. Jasne, mi nie zdążę nawet wejść na punkt. Będzie payload stracony? Jeszcze nie. Szczęście. Walacz morale nie wejdzie. Jednak stracony. To dupa. Powiem szczerze, że nie wygramy tego w ten sposób. Ewidentnie. Kaczą nią już dziewki. Ja pierdzielę znowu z tym ultem. Nie wiem jakoś w ogóle skomentować to co się dzieje, ale ciężko po prostu. Wbijamy się, próbujemy się wbić w całą piątkę. Nic to w sumie nam nie daje ostatecznie. Tym bardziej jakbym się wbijał centralnie w nich, to nie mam szans.
Ja rozumiem, 400 HP i w ogóle, no ale zobaczcie, oni mnie po prostu jadą jak chcą. Będzie koniec, 4-0. No cóż, trudno. No szkoda, miałem nadzieję, że Rukusem akurat troszkę więcej punktów zdobędę, szczerze mówiąc, pod koniec. Znaczy jestem niemalże pewien, że to będzie 4-0, tak? Ciężko będzie to odbić z tego punktu, tym bardziej. No właśnie, że na przykład Beric nie użył ani razu jeszcze ulta w tej grze. Że oni po prostu byli cały. Wszyscy tam. Właśnie pod nami. Widzę, że sobie kupił obsydianowy skin, przynajmniej częściowo do Tyry. Albo też wylosował ze skrzynki jakiejś. Przyjaciel, który tutaj dostał zagranie meczu. To jest tutaj, co mnie dobił. Jak tak jak mówiłem, potwierdza się tylko to, że jeżeli już jest zagranie meczu, to ja zawsze na nim jestem. Tylko zazwyczaj jako ten, który ma śmierć. No nie jest, no niestety, nie udało się, ale zobaczmy przynajmniej co dostanę Rukusem. Czy będzie platynka, czy też nie. Fernando. Rukus, jest platynka. I to na spokojnie nawet. Bo mam prawie tyle punktów w nim co Fernando, więc wow. Okej, moi drodzy, tak więc mam nadzieję, że wam się podobało. Oczywiście po restarcie gry znowu będę miał, będę miał tego Rukusa w platynie. Mam nadzieję, że wam się podobało, że obejrzycie kolejne odcinki. I tymczasem się z wami żegnam, do zobaczenia i na razie.